Dzień dobry, witam Państwa na naszym kolejnym wtorkowym śniadaniu z RODO. Dzisiejsze śniadanie poświęcone będzie całkowicie ostatnim doniesieniom medialnym dotyczącym nałożenia kary administracyjnej na pierwszy raz nałożenia kary administracyjnej na podmiot publiczny. W związku z powyższym przypomnę Państwu trochę przepisów prawa dotyczących nakładania kar, a zasad tych nakładania tych kar oraz oczywiście wysokości kar i tych dwóch progów, które zostały ustalone w przepisach prawa, czyli tej pierwszego progu do 10 milionów euro, drugiego progu do 20 milionów euro. Mimo że te kwoty brzmią bardzo górnolotnie i są rzeczywiście bardzo wysokimi kwotami jako kara administracyjna, warto zwrócić uwagę, że oczywiście zgodnie z uprawnieniami organu nadzorczego, czyli prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, kara nakładana jest zawsze indywidualnie. Po rozpoznaniu naruszenia, po rozpoznaniu jego zagrożenia, ryzyka wiążącego się na przykład z kradzieżą danych osobowych czy z kradzieżą tożsamości szeroko pojętą, nigdy nie jest też pomijane zainteresowanie administratora danych, który podlega kontroli, w sam proces kontrolny. Jeżeli administrator danych rzeczywiście nie bierze sobie za bardzo do serca zaleceń bezpośrednio płynących od inspektorów, od kontrolerów, może liczyć się z wyższą karą administracyjną, co zresztą w najbliższych minutach Państwu pokażę na przykładzie właśnie tego podmiotu publicznego, na które została nałożona kara administracyjna. Pamiętajmy oczywiście o przepisach RODO jako o tych przepisach podstawowych dotyczących zasad nakładania kar administracyjnych i oczywiście o zapisach ustawy o ochronie danych osobowych, która z kolei doprecyzowuje uprawnienia organu kontrolnego, czyli prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, do nakładania kar na niektóre podmioty publiczne podlegające specjalnym jakby uwarunkowaniom prawnym. Zawsze jeżeli mówimy o RODO, to musimy pamiętać też o tym, że kary administracyjne były tym najbardziej medialnym wskaźnikiem faktu zbliżającego się rozpoczęcia obowiązywania przepisów RODO. Nie mówiło się o prawach osób, których dane dotyczą. W każdej telewizji, w każdym radio, w każdym medium internetowym pojawiały się informacje dotyczące kar i oczywiście groźby zakłady przedsiębiorczości. Natomiast pamiętajmy, że organ nadzorczy poza nałożeniem kar administracyjnych ma prawo sugerować zalecenia, wdrażać pewne wytyczne, może również żądać przywrócenia stanu zgodnego z prawem. Nie zawsze musi to być nałożenie kary administracyjnej w postaci kary pieniężnej. Przechodząc jakby już do szczegółów, same wartości kary określone w przepisach rozporządzenia ogólnego zostały opisane w artykule 83 i to jest ten pierwszy próg dotyczący kary do 10 milionów euro, bądź w przypadku przedsiębiorstwa w wysokości do 2% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, czyli, co jest ważne, też może jeszcze od razu dodam, zastosowanie ma kwota wyższa. Warto zwrócić uwagę, jak jest to, można było powiedzieć, bardzo nieuczciwe rozwiązanie. Mamy sytuację wielkich spółek światowych, wielkich globalnych przedsiębiorstw, które rzeczywiście w przypadku otrzymania kary 10 milionów euro praktycznie jej mogą nie poczuć nawet. Natomiast już 2% całkowitego rocznego światowego obrotu rzeczywiście może być tą karą dotkliwą. Także warto byłoby pamiętać o tym, że RODO przede wszystkim ma na celu zmuszenie administratorów danych. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z jednoosobową działalnością gospodarczą, czy mamy do czynienia z wielką korporacją światową, te przepisy mają być przestrzegane. Za ich nieprzestrzeganie, a w związku z tym za dopuszczenie się naruszenia ochrony danych osobowych, mają służyć te właśnie duże, bardzo wysokie kary finansowe. Ten niższy próg do 10 milionów euro
może być nałożone w przypadku naruszenia no, tych trzech, powiedzmy, wymienionych tutaj w ustępie czwartym przypadków, kiedy naruszenie będzie dotyczyło obowiązków administratora i podmiotu przetwarzającego, a w przypadku, kiedy mowa jest o wyrażeniu zgody przez dziecko, w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego, nas to oczywiście nie dotyczy, artykuł 11, czyli przetwarzanie nie wymagające identyfikacji. No, co ciekawsze, my oczywiście przetwarzamy dane i ta identyfikacja dla nas jest konieczna. Oraz w przypadku, kiedy zostaną złamane przepisy dotyczące certyfikacji oraz podmiotu certyfikującego. Co ciekawsze, proszę zwrócić uwagę na ten zapis, że kara może dotyczyć naruszenia przepisów artykułu 25 do 39. Pamiętajmy o tym zatem, Szanowni Państwo, że mamy tutaj również kwestię wyznaczenia inspektora ochrony danych, czyli wyznaczenia osoby, która ma posiadać pewne kwalifikacje, doświadczenie prawne i umiejętności realizacji zadań, o których mowa w artykule 39. A więc kwestia dotycząca zapewnienia statusu inspektorowi ochrony danych, czyli artykuł 38 RODO, jak najbardziej podlega również tej karze do 10 milionów euro. Nie możemy zatem zapominać o jakby warunkach, w których określono bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, czyli artykuł 32. Stosujmy i pamiętajmy o tym, o tej pseudonimizacji, kiedy możemy, o szyfrowaniu informacji, które są przesyłane za pomocą sieci teleinformatycznej i o zabezpieczeniu swoich danych osobowych w systemach informatycznych, tworząc sprawdzane co jakiś czas kopie bezpieczeństwa. Obowiązek podmiotu certyfikującego, o którym mowa w artykule 42 oraz sam proces certyfikacji też nas oczywiście nie interesuje i nie dotyczy, nie zamierzamy bowiem być podmiotem certyfikującym. Ani też nie zamierzamy oczywiście pełnić funkcji podmiotu monitorującego. Także najważniejsze dla nas może z tego artykułu i ustępu czwartego jest właśnie wskazanie tych obowiązków bezpieczeństwa danych, obowiązków spoczywających na administratorze danych oraz właściwe wyznaczenie inspektora ochrony danych oraz zapewnienie mu właściwego statusu. Szanowni Państwo, drugi wyższy próg to 20 milionów euro. Rzeczywiście dotyczy on naruszeń bardzo szeroko pojętych przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Chociażby proszę zwrócić uwagę, że te 20 milionów euro lub w przypadku przedsiębiorstwa 4% jego światowego rocznego obrotu, przy czym znowu ma zastosowanie kwota wyższa. Dotyczy podstawowych zasad przetwarzania, warunków uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dlatego tu przypominam Państwu chociażby, dlaczego tak bardzo prosimy Państwa o to, żebyście zbierali zgody na przetwarzanie danych osobowych w naszych celach, w celach marketingu, no, nazwijmy to ogólnie marketingu grupy ultraubezpieczenia. Musimy również pamiętać o artykule 5, czyli o zasadach dotyczących przetwarzania danych osobowych, czyli o zasadzie ograniczenia czasowego przechowywania, czyli niszczenia dokumentacji, która już straciła swoją przydatność dla celów dowodowych, a nie mamy innej podstawy prawnej przetwarzania tych danych. Artykuł 6. Zgodność przetwarzania z prawem. Wszystkie przesłanki legalności, które zostały wymienione, począwszy od zgody, skończywszy na interesie prawnym, zawsze muszą, chociaż jedna z nich, zawsze muszą znaleźć zastosowanie do każdego kontekstu przetwarzania danych osobowych. Pamiętajmy zatem o artykule 7, czyli warunkach wyrażenia zgody. Pamiętacie Państwo, na jednym ze szkoleń opowiadaliśmy, jakie to są warunki wyrażenia zgody. Że nie może być domniemana, że musi być dobrowolna, nie może być połączona z innymi zapisami, innymi kwestiami, które dotyczą również wyrażenia zgody na chociażby bezpłatne wykorzystanie wizerunku. Zatem artykuł 7 również podlega tej najwyższej karze. A i co było do przewidzenia, artykuł 9, czyli przetwarzanie szczególnych kategorii danych. Kolejną ważną jakby grupą naruszeń, które mogą skutkować nałożeniem tak wysokiej kary administracyjnej, są prawa osób, których dane dotyczą, a więc ich realizacja przez współadministratorów grupy ultraubezpieczenia. Pamiętamy oczywiście o artykule 13, 14, czyli nic innego jak klauzule informacyjne, które musimy umieścić w siedzibie naszych biur, naszych agencji, które musimy umieścić na naszej stronie internetowej,
które powinniśmy umieścić również na naszych social mediach. Musimy pamiętać o realizacji praw osób, których dane dotyczą. Tych praw, które zostały wymienione w artykułach od 17 do 22, czyli począwszy od żądania ograniczenia przetwarzania, żądania bycia zapomnianym poprzez dostęp do swoich danych, prostowanie danych, czy też prawo do przenoszenia danych osobowych. Jakiekolwiek naruszenie w tym zakresie może oczywiście skutkować nałożeniem kary w tym wyższym poziomie, w tym powyżej tego magicznego 10 milionów euro, czyli do 20 milionów euro. Kolejna grupa naruszeń dotyczy przekazywania danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim. A oczywiście, dzięki Bogu, nie mamy takich sytuacji, natomiast może się oczywiście zdarzyć, że taka sytuacja będzie miała miejsce, ale o tym już będzie decydowało chociażby odejście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, a tym samym obowiązek przełączenia, przerzucenia serwerów, na których utrzymywane są niektóre systemy informatyczne, z których możecie Państwo korzystać, do któregokolwiek z krajów członkowskich. Przyjęcie obowiązków wynikających z prawa państwa członkowskiego przyjętego na podstawie rozdziału 9. Nas, Szanowni Państwo, nie interesuje. To jest oczywiście przepis skierowany bardziej do podmiotów publicznych, które rzeczywiście muszą stosować również inne dyrektywy, dzięki Bogu nie obowiązujące podmioty prywatne. Warto również zwrócić uwagę na zakaz, na zanieprzestrzeganie nakazu tymczasowego lub ostatecznego ograniczenia przetwarzania lub zawieszenia przepływu danych orzeczonych przez organ nadzorczy. Warto zwrócić uwagę, że to jest uprawnienie prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W trakcie kontroli może się zdarzyć stwierdzenie przez inspektorów urzędu, że przetwarzamy dane osobowe, do których w ogóle nie mamy żadnej przesłanki legalności, żadnego prawa, a robimy to na ogromną skalę. W tym momencie rzeczywiście kontrolujący mogą natychmiast wydać taką decyzję o całkowitym zakazie przetwarzania danych osobowych. To mogłoby się wiązać z zatrzymaniem funkcjonowania firmy. Ale może się okazać, że takie tłumaczenie przedsiębiorcy, że firma bez przetwarzania danych osobowych stanie, że nie ma szans na działalność, może spowodować nałożenie właśnie kary za sam fakt nieprzestrzegania tego nakazu. Jeszcze nie zdarzyła się sytuacja, w której by oczywiście organ kontrolny aż tak drastycznie podszedł w trakcie kontroli do danych osobowych, że żądałby, aby kategorycznie zaprzestać przetwarzania danych osobowych. A pamiętajmy, że przetwarzanie może być określone również jako przechowywanie, a więc żądałby całkowicie ich niezwłocznego usunięcia. To mogłoby się wiązać rzeczywiście z problemem późniejszego odtworzenia tych danych. No, moglibyśmy stracić całkowicie możliwość stosowania naszych zadań czy działań marketingowych. Warto zwrócić uwagę to, co właśnie też powiedzieliśmy przed chwilą o tym nieprzestrzeganiu, o nieprzestrzeganiu tego nakazu orzeczonego przez organ nadzorczy, a propos zaleceń czy decyzji wydanych przez organ nadzorczy. Musimy pamiętać o tym, że mimo przepisów mówiących o tym, że kontrola może trwać do 30 dni, rzeczywiście w przypadku stwierdzenia naruszeń, które no, są na tyle niebezpieczne, że ich nie podjęcie jakichkolwiek działań naprawczych może doprowadzić do eskalacji tego naruszenia. Rzeczywiście taką decyzję nakazującą zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, czy też ograniczenie przetwarzania danych osobowych, wyda organ nadzorczy, czyli prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych niezwłocznie. Otrzymamy je na przykład faksem. I w tym momencie, mimo że dalej będą trwały czynności kontrolne, to otrzymamy decyzję wiążącą, którą będziemy musieli zrealizować. A jeżeli oczywiście kontrolujący nie zauważą, że nie przestrzegamy tego nakazu, wtedy będą władni wykorzystać ten zapis ustępu trzeciego i dodatkowo będziemy mogli podlegać tej karze za złamanie tego przepisu. Pamiętajmy również o tym, że w trakcie kontroli są zbierane informacje o tych naruszeniach, które mają mieć miejsce, tak, w podmiocie. Nie mówimy tutaj o rozszerzającym zakresie kontroli, który by ewentualnie wyłapywał inne nieprawidłowości niezwiązane bezpośrednio z zakresem tej kontroli. Co innego w przypadku stwierdzenia podejrzenia popełnienia przestępstwa. Wtedy oczywiście sam zakres kontroli może zostać rozszerzony również w trybie decyzji prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zatem pamiętajmy, że przy kumulacji naruszeń będziemy odpowiadali za
naruszenie zagrożone tą najwyższą karą. Oczywiście dzięki Bogu te kary nie będą sumowane, będziemy odpowiadali oczywiście za zbieg naruszeń, ale otrzymamy karę z tego pułapu, z którego rzeczywiście to naruszenie najwyżej będzie karane. Zatem no nie wyżej niż 20 milionów euro, tak? Bo wyższej kary finansowej ustawodawca nie przewidział. Niemniej jednak pamiętajmy o tym, że w przypadku drobnych naruszeń, które będą dotyczyły dużej liczby osób, również będzie brane pod uwagę jakby liczba czy ilość danych osobowych, która będzie podlegała temu naruszeniu. Zatem nie możemy lekceważyć ani numeru PESEL, ani samego imienia i nazwiska. Poza przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie możemy zapominać również o uszczegółowieniu tych przepisów, które znajdziemy w ustawie o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku. Oczywiście na mocy rozporządzenia ogólnego organ nadzorczy, krajowy organ nadzorczy może uszczegółowić nadawanie kar, nakładanie kar administracyjnych na określone podmioty ze względu na ich specyfikę. I tak też się stało w naszym kraju. Ustawodawca przyjął nakładanie przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych kar administracyjnych w wysokości do 100 tysięcy złotych na podmioty publiczne, Instytut Badawczy i Narodowy Bank Polski. Warto tu zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o Instytut Badawczy, to najprostszy przykład Polska Akademia Nauk jest jak najbardziej instytutem badawczym, zatem akurat jednostki wchodzące w skład Polskiej Akademii Nauk będą podlegały karze do 100 tysięcy złotych na podstawie artykułu 102 punkt 2. Zatem, szanowni Państwo, można zobaczyć taką pewną dysproporcję, jeżeli chodzi o te nakładanie kar, o czym też zawsze wspominam na szkoleniach. Tu nie chodzi o to, żeby delikatnie, czy lżej, czy lekceważąco podchodzić do naruszeń, które dokonywane są przez podmiot publiczny. Wręcz przeciwnie, chodzi o to, że podmioty publiczne, organy publiczne podlegają jeszcze innej odpowiedzialności, chociażby postępowaniu dyscyplinarnemu za naruszenie przepisów poszczególnych ustaw. Mamy do czynienia z urzędnikami państwowymi, z urzędnikami samorządowymi, mamy do czynienia z całą grupą korpusu cywilnego. Zatem te osoby podlegają dodatkowym karom, jeżeli chodzi o wystąpienie naruszenia ochrony danych osobowych. Byłoby również bezsensowne, aby państwo, organ państwowy nakładał na inny organ państwowy bardzo wysoką karę, ponieważ tak naprawdę te kary będzie płaciło państwo, a ta kara będzie trafiała również do państwa. Zatem byłby to tylko niepotrzebny przelew środków finansowych. Środków publicznych, które i tak trzeba zabezpieczyć na poczet nałożonej kary administracyjnej. Niemniej jednak pamiętajcie Państwo, że podmiot publiczny w przypadku nałożenia jakiejkolwiek kary nie dysponuje w planie finansowym żadnymi środkami na kary finansowe. W momencie nałożenia takiej kary musi dojść do wyrażenia zgody na przesunięcie środków z innych paragrafów, bądź też występuje taka jednostka z wnioskiem do swojej jednostki nadrzędnej o przesunięcie takich środków finansowych w planie, przesunięcie pionowe. A za to będzie w związku z tym musiała się z takiego wniosku bardzo, bardzo długo i szczerze tłumaczyć, a tym samym na pewno spotka ją dodatkowa uciążliwość w postaci choćby kontroli organu tego swojego nadrzędnego, postępowania jakieś wewnętrzne, sprawdzające, które doprowadzą najprawdopodobniej do tych postępowań dyscyplinarnych urzędników i pracowników, którzy za nie odpowiadają. To już właśnie też przed chwilą wspomniałem, jest to bezpośrednio wpisane w artykuł 4 ustawy o ochronie danych osobowych, że wszystkie środki pieniężne pochodzące z kar administracyjnych stanowią dochód budżetu państwa. Proszę zwrócić uwagę, że w przypadku dużych podmiotów, dużych firm, te kary rzeczywiście mogą być duże, a wiadomo, że budżet w obecnej sytuacji politycznej jest bardzo, bardzo prężnie wykorzystywany. Wszystkie rządowe programy kończące się plusem rzeczywiście wymagają dosyć dużych środków finansowych. Zatem bardzo dobrym rozwiązaniem jest to, że
środki pochodzące z kar administracyjnych trafiają bezpośrednio do budżetu państwa. Też oznacza to, albo możemy przynajmniej domniemywać, że organ nadzorczy nie będzie bardzo lekceważąco podchodził do podmiotów, które dopuszczają się naruszeń ochrony danych osobowych i te kary będą naprawdę wymierzane. W większej czy mniejszej wysokości, ale najprawdopodobniej kontrolerzy będą mieli takie wytyczne, aby nie stosować zbyt daleko idących ulg i jakby zajmowanie się tylko pouczaniem, wydawaniem zaleceń, ale rzeczywiście te kary będą nakładane po to, aby z jednej strony pokazać, że to nie są przepisy martwe, ale jednocześnie pieniądze te stanowią realny dochód budżetu państwa. Poza oczywiście tymi sankcjami dotyczącymi kar administracyjnych, kar pieniężnych, które są dla nas najbardziej bolesne, możemy spotkać się również w przepisach chociażby ustawy o ochronie danych osobowych z informacjami o karach pozbawienia wolności. Jest oczywiście, mówimy o karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2, a w przypadku, kiedy mamy naruszenie dotyczące szczególnej kategorii danych, również karę pozbawienia wolności do lat 3. Pamiętajmy, że kara grzywny to nie jest kara administracyjna. Ona może być w niektórych przypadkach orzeczona obok, bądź też, aby Państwo warto zwrócić na to uwagę, że ten przepis karny może mieć zastosowanie również w postępowaniu karnym prowadzonym przez prokuraturę w przypadku, kiedy będzie się toczyło równolegle do postępowań sprawdzających Urzędu Ochrony Danych Osobowych, postępowanie karne związane z naruszeniem ochrony danych osobowych, chociażby z przepisów dotyczących włamania do sieci informatycznej, ale o tym też właśnie za chwilę na przykładzie Morele.net Państwu opowiem. Dlatego warto jest mieć na uwadze, że kara finansowa to jest nie wszystko, co może nas dotknąć. Oczywiście nie zdarzyło się, tak jak zawsze opowiadałem przez ostatnie lata na szkoleniach, żeby ktokolwiek w związku z przepisami wcześniejszych obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych 97, bądź też nowych przepisów trafił do więzienia, ale tymczasowe aresztowania już się rzeczywiście zdarzają. Jedno z aresztowań dotyczyło bardzo dużego wycieku danych osobowych z bazy PESEL w jednej z kancelarii komorniczych na południu Polski. Sprawa była nagłaśniana bodajże półtora roku temu i rzeczywiście kilka osób zostało tymczasowo aresztowanych. Niestety nie ma oficjalnych informacji o tym, co się dalej w tej sprawie dzieje. Z kolei pod rządami RODO wiemy, że jedna z osób została również tymczasowo aresztowana. Chodziło o pracownika banku, który na podstawie dostępu do danych osobowych wypłacał pieniądze z kont innych osób, bądź też dokonywał w inny sposób kradzieży tożsamości, na podstawie której właśnie były pobierane pieniądze z kont osób prywatnych. Tutaj rzeczywiście jak najbardziej na przykład artykuł 286 kodeksu karnego, czyli doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, będzie miał zastosowanie i rzeczywiście w związku z artykułem 107 ustawy o ochronie danych osobowych może dojść do wymierzenia kary pozbawienia wolności. No w tym wypadku najprawdopodobniej do lat 2. Pamiętajmy również o możliwości zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności albo też zamiany jej w określonych warunkach na karę ograniczenia wolności. Także tutaj oczywiście rozwiązania są różne, natomiast rzeczywiście na upartego organy mogą doprowadzić do skazania i również do odbywania kary pozbawienia wolności. Może się nie zdarzyć, ale rzeczywiście takie zapisy zostały wprowadzone. Natomiast to, co też zawsze podkreślam na szkoleniach takich typowo ogólnych o ochronie danych osobowych i ten przepis został spenalizowany w artykule 108, musimy pamiętać, szanowni Państwo, o karze grzywny, bądź też karze pozbawienia wolności do lat 2, kto utrudnia kontrolującemu prowadzenie kontroli. Także tutaj, szanowni Państwo, już nie ma jakby zabawy. Musimy zwrócić uwagę na rzeczywiście właściwe podejście do organu kontrolnego, kontrolującego i rzeczywiście współdziałanie z nim. Najprawdopodobniej uda nam się bardzo wiele rzeczy przed kontrolą doprowadzić do po prostu idealnego porządku. Natomiast w momencie, kiedy kontrolujący coś znajdzie, to wydaje mi się, że uczciwym rozwiązaniem będzie rzeczywiście
pokazanie prawdy, że przeczyliśmy, zapomnieliśmy, nie dopatrzyliśmy, aniżeli udawanie, że albo jakby przerzucanie winy i odpowiedzialności na kogoś innego. Oczywiście podczas kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych udział w tej kontroli bierze również inspektor ochrony danych, także tutaj ten przepis również karny mógłby i może dotykać jak najbardziej mnie, gdybym starał się utrudniać taką kontrolę. Niemniej jednak na podstawie własnych doświadczeń wiem, że osoby kontrolujące naprawdę robią to profesjonalnie i nie dążą do jakiegoś tępego ukarania czy tępego udowodnienia winy administratorowi danych osobowych, ale rzeczywiście próbują w taki bardzo merytoryczny sposób znaleźć w ramach chyba już bardziej kontrolingu, aniżeli czystej kontroli, znaleźć te błędy, które doprowadziły do naruszenia, jednocześnie wskazując z własnego doświadczenia sposoby zapobiegnięcia takiemu naruszeniu w przyszłości. Warto też zwrócić uwagę, Szanowni Państwo, że nawet na te 2 lata więzienia może zostać skazana osoba, która nie podaje informacji, których żąda prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Proszę zwrócić uwagę, ten zapis został znowelizowany 4 maja bieżącego roku. Chodzi tutaj o wymierzenie kary administracyjnej. W przypadku, kiedy prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wymierza karę pieniężną, tak jak mówiłem na początku, zajmuje się kilkoma parametrami określającymi wysokość tej kary. Jest to i współpraca z kontrolującymi, jest to i jakby własne nastawienie do popełnionego przez siebie błędu. Tutaj można byłoby to porównywać z przepisami kodeksu karnego skarbowego, a więc czynny żal podatnika, ale no nie do końca jest to tożsame, chociaż można byłoby sobie jakby tak dla ułatwienia powiedzieć, że rzeczywiście ten czynny żal, który w trakcie kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych miałby miejsce, rzeczywiście może skutkować oczywiście niższą karą administracyjną. Dobra współpraca zatem z kontrolującymi, ograniczenie rozprzestrzeniania się naruszenia w przypadku zauważenia tego naruszenia przez nas, czyli przez personel administratora danych, może spowodować rzeczywiście, że ta kara będzie niższa, ale Urząd Ochrony Danych Osobowych może w pewnym momencie postępowania poprosić nas o przesłanie informacji, chociażby o przychodach firmy. W tym momencie albo w przychodach firmy, albo o wysokości wynagrodzenia wypłacanego naszym pracownikom i w tym momencie rzeczywiście na podstawie takich danych również Urząd Ochrony Danych Osobowych będzie, patrząc na naszą sytuację finansową, będzie procedował o wysokości tej kary, która może zostać nałożona. Jeżeli będziemy utrudniani, jeżeli rzeczywiście odmówimy przekazania takich danych, możemy spodziewać się konsekwencji wynikających z przepisu karnego określonego w artykule 108. I po takiej bardzo krótkiej jakby części teoretycznej chciałbym właśnie przybliżyć kwestię dotyczącą nałożenia tej pierwszej kary pieniężnej na podmiot publiczny. Decyzja oczywiście znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Co ciekawsze, wynika to z uprawnienia posiadanego przez organ nadzorczy, czyli przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Czyli ciekawsze decyzje dotyczące kar w ramach odstraszania, w ramach takiej prewencji mogą być publikowane na stronach Urzędu Ochrony Danych Osobowych, czy też Biuletynu Informacji Publicznej. Ta kara nałożona na podmiot publiczny dotyczy burmistrza miasta Aleksandrowa Kujawskiego. Proszę zwrócić uwagę, bo zrobiłem sobie na dwa takie zamieszczenie dwóch drobnych zdjęć. Jedno ma na celu pokazanie, że burmistrzem miasta jest osoba posiadająca tytuł naukowy doktora. Zatem nie jest to osoba, która była pozbawiona wiedzy prawniczej, prawnej. Oczywiście trudno powiedzieć, z czego ten doktorat pana burmistrza z jakiej dziedziny jest, natomiast na pewno otaczał się również mądrymi ludźmi, a mimo wszystko dopuścił do kilku naruszeń, które doprowadziły w konsekwencji do nałożenia kary administracyjnej. Jakie zostały stwierdzone naruszenia przez kontrolujących? Trywialne albo i można byłoby powiedzieć śmieszne, które wydawałoby się, że
nie powinny w ogóle się zdarzyć. Pamiętacie Państwo nasze ostatnie spotkanie, też w całości poświęcone jednemu tematowi, mianowicie powierzeniu przetwarzania danych osobowych, a tak naprawdę umową powierzenia przetwarzania danych. I co się stało? Okazuje się, że Urząd Miasta, czy Urząd Miasta, czy organ samorządu terytorialnego, czy sam pan burmistrz, czy też gmina, to w zależności, to tutaj można byłoby ciężko precyzować. Pamiętajmy o tym, że podmioty publiczne w niektórych sytuacjach mogą występować jako administrator danych w trzech osobach, że tak powiem. To, o tym też już wspominałem, prawda? Czyli organ samorządu terytorialnego, czyli na przykład sam burmistrz może występować jako administrator danych w związku z zatrudnieniem swoich pracowników, swojego urzędu. Urząd miejski może występować jako administrator danych. W przypadku, tak jak mieliśmy tutaj do czynienia z Biuletynem Informacji Publicznej, czyli realizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej, a jednocześnie jako urząd realizujący czy wspomagający organ samorządu terytorialnego, jakim jest gmina, no i sama gmina w sobie, gdyby dotyczyło to oczywiście strony internetowej gminy. W tym wypadku, tak sobie analizowałem, któregoś dnia strona gminy jest pod inną domeną, aniżeli gmina Urzędu Miejskiego. A zatem ewidentnie widać, że tutaj jakby wina leżała po stronie Urzędu Miejskiego i też i Biuletynu Informacji Publicznej tego urzędu. Zatem kara rzeczywiście należała się burmistrzowi. Proszę Państwa, abyście zwrócili uwagę na to, że umowa powierzenia nie została zawarta z firmą, na której serwerach znalazły się zasoby Biuletynu Informacji Publicznej. Pamiętacie Państwo, jak wspominałem o tym, że umowa powierzenia niekoniecznie musi być zawarta w formie pisemnej, w formie odrębnej umowy powierzenia. To może być oczywiście inny instrument prawny, choćby regulamin, którego akceptacja stanowi podstawę założenia konta dla organu, czy też dla, mówiąc ogólnie, administratora danych osobowych. Widocznie w tej sytuacji takiego regulaminu usługodawca hostingowy nie posiadał, zatem wymagana była pisemna umowa powierzenia przetwarzania. I takowa oczywiście nie została zawarta. Druga rzecz, ta firma, która prowadziła stronę BIP-u, prowadziła w sensie takim technicznym, czyli zajmowała się serwisem, supportem, która zapewniała skrypt obsługi Biuletynu Informacji Publicznej, również z tą firmą nie była zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych. I co ciekawsze, no, z naszego punktu widzenia jest to trochę śmieszne, ponieważ podmioty publiczne, oczywiście Państwo nie podlegacie, jako grupa ultra ubezpieczenia nie podlegacie obowiązkowi prowadzenia strony BIP, natomiast chciałem pokazać jakby toki rozumowania niektórych podmiotów publicznych. Jeżeli chodzi o Biuletyn Informacji Publicznej, jest strona darmowa, rządowa, tak zwana SSD, która umożliwia każdemu podmiotowi, który musi posiadać Biuletyn Informacji Publicznej, założenie strony właśnie w tych zasobach. Po pierwsze, ta strona spełnia wymogi rozporządzenia, czyli dotyczące odpowiedniej dostępności, zabezpieczenia itd., itd. Druga rzecz, regulamin strony wyraźnie wskazuje na jakby instrument prawny, o którym mowa w artykule 28 ust. 3, czyli dotyczącym powierzenia przetwarzania danych. Gdyby zatem Aleksandrów posiadał zasoby BIP-u na tej stronie SSDIP, inaczej mówiąc BIP.gov.pl, nie byłoby żadnego problemu. A tutaj uznano, kontrolujący uznali, że doszło do naruszenia przepisów artykułu 28 ust. 3 RODO. Ale to nie wszystko. Kolejny jakby zarzut dotyczył naruszenia w postaci braku procedur wewnętrznych, czyli coś takiego jak braku polityki ochrony danych, o której mowa w artykule 24, która mówi o zasadzie chociażby ograniczenia przechowywania, czyli zabrakło informacji, takiej klauzuli informacyjnej, o której mowa chociażby w artykule 13, a która by wskazywała, jak długo zasoby będą przechowywane na stronie BIP-u. Wystarczyło wskazać chociażby zapis, że dane osobowe umieszczane
w biuletynie informacji publicznej pochodzą z dokumentacji, która posiada różną kwalifikację archiwalną, a zatem ich okres przechowywania, a tym samym przetwarzania na stronie biuletynu informacji publicznej określony został w normatywie kancelaryjnym w jednolitym rzeczowym wykazie akt. Warto byłoby też, aby informatyk albo osoba pełniąca funkcję redaktora biuletynu informacji publicznej weryfikowała, jakie dokumenty i przez jaki okres czasu są publikowane właśnie na tym biuletynie. Czyli kolejny zarzut, pod którym należałoby się rzeczywiście podpisać, no brakowało takiej prostej klauzuli informacyjnej, o której też Państwu wspominałem na jednym z naszych spotkań. Kolejnym naruszeniem, już bardzo wydawałoby się specyficznym, są braki w rejestrze czynności przetwarzania. Pamiętacie Państwo, że rejestr czynności przetwarzania, o którym mowa w artykule 30 ust. 1 RODO, wskazuje na obowiązek, aby każdy administrator danych wiedział, tak naprawdę mówiąc lakonicznie, skrótowo, jakie dane przekazuje innym podmiotom przetwarzającym i jakie dane w jakich procesach przetwarza. Rejestr czynności przetwarzania w naszym przypadku, w przypadku Księgi Polityk, jest połączony jednocześnie ze zbiorami danych osobowych i z wykazem umów poważenia przetwarzania danych. Zatem mamy rejestr czynności, który jest rzeczywiście bardzo powiązany z innymi wykazami, rejestrami, a tym samym powinien być cały czas aktualny. Oczywiście on będzie aktualny, jeżeli będzie realizowana procedura określona w Księdze Polityk, czyli jeżeli otrzymamy od Państwa informację o kontekście, który wymaga zawarcia umowy poważenia przetwarzania danych, bądź też o kontekście, który wymaga wpisania go do rejestru czynności przetwarzania, który dotychczas nie był zidentyfikowany albo nie znajduje się jeszcze w dostępnej Państwu platformie IDPO, czyli platformie, na której rzeczywiście te wszystkie rejestry, wykazy, zbiory są przechowywane. Wskazano w tym rejestrze czynności przetwarzania braki, chociażby brak terminu usunięcia danych osobowych dla niektórych czynności przetwarzania. Muszę Państwu powiedzieć, że tu też mamy sytuację czasami trudną. Jeżeli określimy, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, to pamiętajmy, że tym terminem usunięcia tych danych jest osiągnięcie celu, dla którego te dane przetwarzamy. W przypadku naszym, kiedy zbieramy dane osobowe od naszych klientów po to, żeby móc się odezwać do nich i przedstawić nową, ciekawszą ofertę ubezpieczenia, ta zgoda będzie obowiązywała do czasu jej odwołania. Ale w kontekście rejestru czynności przetwarzania mamy właśnie wpisany planowany termin usunięcia danych po 14 dni od daty otrzymania wniosku o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile nie istnieje inna przesłanka przetwarzania danych. W tym wypadku może być to przesłanka wskazująca na nasz interes prawny i wtedy rzeczywiście będzie to termin dalszy. Natomiast jeżeli chodzi o dane osobowe, które są gromadzone na podstawie na przykład umowy, to w tym wypadku oczywiście po wykonaniu umowy i po upływie terminów związanych z ewentualnymi roszczeniami majątkowymi, bądź też niemajątkowymi. Warto też tutaj jakby podkreślić, że tą karę w wysokości 40 tysięcy złotych, co ciekawsze, oczywiście, gdybyśmy zamierzali nałożyć karę w euro, to wówczas stosujemy przelicznik opublikowany 28 stycznia każdego roku przez odpowiedni organ wskazujący, czyli przez NBP wskazująca wysokości kursu na ten dzień właśnie euro do złotego. I takie przeliczenia stosuje się. Oczywiście nakładana kara jest w naszej walucie, czyli w złotych. Tylko proszę zwrócić uwagę, że w przypadku tego podmiotu publicznego kara maksymalna mogła wynieść 100 tysięcy złotych. Nałożona przez Urząd Ochrony Danych Osobowych kara wyniosła 40 tysięcy złotych. A więc można powiedzieć ciutkę mniej niż połowę, czyli wcale nie tak mało. A w przypadku, gdybyśmy mieli do czynienia z podmiotem prywatnym, no mówiąc już najprościej niepublicznym, ciekawe, czy kara byłaby tak niska, czy też adekwatnie wyższa, adekwatnie zatem do tego
artykułu 83 wskazującego na tą karę do 20 milionów euro lub 4% obrotu. Lepiej nie sprawdzać tego oczywiście na sobie, natomiast wartym uwagi jest też to, że prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jakby zwraca, jakby podwyższa tą karę ze względu na trudną współpracę z organem nadzorczym, czyli z kontrolującymi, a być może rzeczywiście były to typowe utrudnienia urzędnicze, może to była niechęć do kontrolujących, zresztą kto lubi kontrolujących, ale z drugiej też strony te nieprawidłowości, które w toku postępowania zostały jakby zgłaszane, to o czym mówiłem, że te zalecenia są na bieżąco przez kontrolujących podawane i mogą zostać wdrożone, nie przeszkadza to w ogóle czynnościom kontrolnym. Nie zostały wdrożone. Zatem inspektor ochrony danych albo nie miał możliwości, albo nie chciał, albo też takie było założenie administratora danych, że nie przeszkadzamy, nie pomagamy, zobaczymy, co znajdą kontrolujący. No i można powiedzieć, znaleźli. Także ta pierwsza kara nałożona na podmiot publiczny rzeczywiście będzie symptomatyczna i będzie długo stanowiła przykład dla prowadzących szkolenia, aby rzeczywiście współpracować w trakcie kontroli z organem kontrolnym. Drugą karą, którą chciałem poruszyć na dzisiejszym spotkaniu, jest najwyższa kara nałożona w Polsce, czyli kara w wysokości niespełna 3 milionów złotych na spółkę Morele.net. Co ciekawsze, sytuacja jakby zupełnie odmienna. Mamy bardzo dużą liczbę osób, których dane uległy ujawnieniu, zostały wykradzione. Tu mamy ponad 2 miliony osób. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że kara niespełna 3 milionów złotych dotyczyła spółki prawa handlowego, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której wysokość kapitału zakładowego to tylko 847 tysięcy złotych. Zatem proszę zwrócić uwagę, kara niemalże trzykrotnie wyższa, aniżeli kapitał zakładowy. No, można zwrócić uwagę, że w takiej sytuacji oczywiście była brana pod uwagę również te kwestie dotyczące bieżących obrotów spółki, jej stanów typowo finansowych, a być może również samego majątku, nie wchodzącego oczywiście w kapitał zakładowy. Ale jest to bardzo symptomatyczne, że nie można udawać biednego i liczyć na to, że i kara będzie w związku z tym niska. W tym wypadku kara dla Morele.net dotyczyła, szanowni państwo, można powiedzieć, niewystarczających zabezpieczeń, jeżeli chodzi o systemy informatyczne. Naruszeniu uległy dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, danych kontaktowych oraz adresu doręczeń, no to albo adresu zamieszkania, albo adresu, pod który te zamówione towary w tym sklepie internetowym miały zostać dostarczone. Podkreślić można znowu zasadę, że została złamana zasada poufności określona w artykule 5 ust. 1 litera F RODO, ale szanowni państwo, przede wszystkim artykuł 32 RODO. Niestosowanie wystarczających środków technicznych ochrony danych. Zapewne szyfrowanie baz danych było albo niewłaściwe, albo w ogóle nie istniało. Być może sposób, tak jak zresztą było to w decyzji wskazane, nieskuteczny był środek uwierzytelniania. W naszych systemach stosujemy jako środek uwierzytelniania recapture firmy Google, natomiast od października bodajże, jeżeli nie pamięć się myli, a może od listopada, firmy finansowe, świadczące usługi finansowe, muszą w swoich systemach informatycznych, które udostępniają konsumentom, muszą stosować podwójne środki uwierzytelniania, czyli najczęściej po wpisaniu prawidłowego hasła czy kodu dostępu do aplikacji powinniśmy otrzymać jeszcze SMS z odpowiednim kodem, który pozwoli nam na ten drugi etap uwierzytelnienia. I rzeczywiście te przepisy prawa, gdyby dotyczyły każdego przedsiębiorcy, byłyby w związku z tym pewnie bardziej skuteczne. Z drugiej strony, jeżeli mówimy o SMS-ie albo o innej formie uwierzytelniania, no to zwracam uwagę na przedsiębiorców zajmujących się telekomunikacją, a więc naszych dostawców usług telefonii komórkowej.
okaże się za chwilę, że więcej będzie SMS-ów, aniżeli rozmów prowadzonych przez telefon komórkowy. Czyli te systemy będą służyły rzeczywiście uwierzytelnianiu. A co się stanie, jeżeli osoba fizyczna nie będzie posiadała telefonu komórkowego, a w związku z tym nie będzie mogła podlegać temu kolejnemu etapowi uwierzytelnienia? Może zostanie wysłany kod mailem? Trudno powiedzieć. Natomiast zaczynają istnieć bardzo ścisłe powiązania między realizacją przepisu prawa a komercyjnymi rozwiązaniami, które nie mają przecież wiecznego bytu. Pamiętajmy o tym, że telefonia komórkowa, która załóżmy rozwija się 20 parę lat, 25 załóżmy, tak? Nie będzie trwała wiecznie. Przechodzimy w coraz wyższe systemy, obecnie już 5G ready, ale nie wiadomo, co będzie za chwilę, czy jakaś inna technologia nie zastąpi telefonii GSM. Pamiętajmy o tym, co się dzieje w systemach telewizji kablowej. Telewizja kablowa zaczyna tracić bardzo dużo kanałów komunikacji na rzecz takich usług jak IPLA, Player, inaczej mówiąc usług VOD, czyli usług wideo on demand, czyli wideo na żądanie. 10 lat może to góra i rzeczywiście telewizja kablowa przejdzie cała w internet. Coraz więcej osób ma coraz szybszy internet. Łącza światłowodowe zaczynają być dostępne dla przeciętnego Kowalskiego. 300 megabitów to już nie jest jakaś zabójcza prędkość. 600 to jeszcze jest prędkość, która robi wrażenie. Zatem te usługi dotyczące uwierzytelniania będą być może również jakby przekazywane w inną stronę, nie tylko za pomocą hasła otrzymywanego na telefon komórkowy. Ale oznacza to, że musimy dostosować się do zmieniających się okoliczności i być może dojdzie do tego, że będziemy również stosowali systemy, które będą dwukrotnie czy dwuetapowo uwierzytelniane. Warto też zwrócić uwagę, że zarzut naruszenia dotyczył nieskutecznego monitorowania potencjalnych zagrożeń, a więc ta analiza ryzyka, którą wskazujemy, którą prowadzimy raz na jakiś czas dotyczącą poszczególnych kontekstów przetwarzania, rzeczywiście zalecenia, które przekazujemy, są nierealizowane. To będzie właściwe monitorowanie. Tutaj w naszym przypadku takiego zarzutu i takiego naruszenia nie byłoby, natomiast byłoby inne pewnie, że te zalecenia nie zostały wdrożone. Natomiast w przypadku Morale.net w ogóle było, nie było jakby skutecznych procedur analizy ryzyka. Pamiętacie Państwo po zapoznaniu się pewnie z księgą polityk, że u nas analiza ryzyka w postaci takiej tabeli od 0 do 5, czy od 1 do 5 i taka jest macierz trzykolorowa, zielono, żółto, czerwona, w której wskazujemy możliwość wystąpienia określonego czynniku ryzyka dla tych właśnie wartości prawdopodobieństwa oraz skutków wystąpienia. I wtedy określamy nic innego jak właśnie to zagrożenie, to potencjalne zagrożenie, które może mieć miejsce i w niektórych sytuacjach podejmujemy działania zaradcze, w niektórych wprowadzamy zalecenia, które rzeczywiście zaskutkują dopiero za jakiś okres czasu, a są też sytuacje, w których musimy natychmiast przerwać dotychczasowe procedury, zastąpić je nowymi, adekwatnymi do tego ryzyka. Jeżeli chodzi o Morale.net, to było dosyć dużo okoliczności łagodzących. Zwróćmy uwagę, że spółka już podjęła działania zmierzające do usunięcia naruszenia przed oczywiście rozpoczęciem czynności kontrolnych przez urząd, między innymi ze względu na formę naruszenia zgłoszono oczywiście podejrzenie popełnienia przestępstwa do organów ścigania. Morale.net jako spółka dobrze współpracowała z administratorem, ale mimo wszystko kara jest, no, biorąc pod uwagę liczbę osób, których dane uległy naruszeniu, czyli ponad 2 miliony osób, rzeczywiście ta kara była wysoka. Biorąc jeszcze pod uwagę kapitał zakładowy spółki, no to rzeczywiście nie była to chyba mała kara. Kończymy powoli, Szanowni Państwo, krótkie podsumowanie.
W okresie od rozpoczęcia obowiązywania RODO do powiedzmy połowy sierpnia bieżącego roku zostało przeprowadzonych 113 kontroli. I co ciekawsze, Szanowni Państwo, były to różne podmioty. Zostało teoretycznie skontrolowanych 28 podmiotów, w tym aż 19 spółek, 3 jednoosobowe działalności gospodarcze, 2 stowarzyszenia, 1 spółdzielnia, 1 spółdzielnia mieszkaniowa, 1 wspólnota mieszkaniowa, no i 1 serwis internetowy, którego forma prawna nie została podana. Najprawdopodobniej można byłoby tutaj sugerować, że jest to albo stowarzyszenie, albo osoba fizyczna, która nie prowadziła działalności gospodarczej, ale no tak czy siak stała się administratorem danych osobowych, zatem może tutaj ta forma dlatego nie została sprecyzowana. Warto zwrócić uwagę, że ten przedział jest całkiem bogaty. Oczywiście nie mówimy tutaj o podmiotach publicznych. Co ciekawsze, podmioty publiczne nie były w rozumieniu tego sprawozdania prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych kontrolowane, czyli fizycznie nie była przeprowadzana kontrola przez inspektorów urzędu. Ale oczywiście takie sprawdzenia zdalne, w cudzysłowie nazwijmy to, miały miejsce. Jak Państwo pamiętacie, opowiadałem o takim sprawdzeniu, o takim postępowaniu wyjaśniającym, które było prowadzone przez nas u jednego z naszych klientów, które to postępowanie skończyło się jakby decyzją stwierdzającą, że drobne naruszenie dotyczące jednej osoby fizycznej miało miejsce, znaleźliśmy winnego i Urząd Ochrony Danych Osobowych potwierdził, że ta wina rzeczywiście spoczywa na tej osobie, na tym pracowniku i rzeczywiście skończyła się tylko na zobowiązaniu tego podmiotu do przywrócenia stanu zgodnego z prawem. Chodziło o zanonimizowanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska i takowa anonimizacja została dokonana jeszcze zanim rzeczywiście otrzymaliśmy decyzję prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Co ciekawsze, oczywiście trudno powiedzieć, Szanowni Państwo, czy w najbliższym czasie kogoś z nas nie spotka kontrola Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Oczywiście urząd zapowiada się wcześniej z taką kontrolą, dając nam czas, można powiedzieć, na przygotowanie materiału do kontroli, jednocześnie też oczywiście na przegląd tego systemu ochrony danych osobowych, który obowiązuje. Ja ze swojej strony oczywiście po raz kolejny zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o to, żebyśmy byli w stałym kontakcie, o tym, żebym jako inspektor ochrony danych był informowany o nowych kontekstach przetwarzania, był informowany o nowych podmiotach przetwarzających, dla których przecież przygotowujemy projekty umów powierzenia przetwarzania danych, dla których opiniujemy otrzymane umowy powierzenia przetwarzania danych. Proszę również o informowanie o zmianach kadrowych, o zmianach lokalowych, ponieważ no, najważniejsza w moim rozumieniu jest prewencja, czyli zapobieganie ewentualnym naruszeniom, aniżeli likwidowanie ich skutków, a tym samym zobowiązanie administratora danych w ciągu 72 godzin do złożenia do Urzędu Ochrony Danych Osobowych informacji o wystąpieniu naruszenia. Lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego, Szanowni Państwo, raz jeszcze proszę o kontakt, o przesyłanie pytań, informacji, spostrzeżeń, uwag. Jednocześnie chciałbym przypomnieć, że w przyszłym tygodniu, w piątek, podczas Ultra Akademii w godzinach 13-14 pozwoliłem sobie na pełnienie dyżuru właśnie podczas Ultra Akademii. Jeżeli ktoś z Państwa będzie miał pytania, jakieś sprawy, problemy, do mnie będę do Państwa dyspozycji, a tymczasem za dzisiejsze spotkanie bardzo Państwu dziękuję. Do zobaczenia za tydzień, w przyszłym tygodniu. Zebrało się już trochę pytań takich bardzo krótkich, szybkich, także postaram się odpowiedzieć na te pytania takie można powiedzieć, bardzo zamknięte, skondensowane, a więc może będzie to bardziej dla Państwa ciekawe spotkanie. No niemniej jednak no, pamiętajmy o tym, że każde to nasze spotkanie ma na celu rzeczywiście no, tą edukację każdego z Państwa jako współadministratorów z tej tematyki dotyczącej ochrony danych osobowych. Dziękuję Państwu za dzisiaj, życzę miłego dnia, pozdrawiam i do usłyszenia, do zobaczenia.